Siostry Kawki zagazowane, siostry Freuda zagazowane. Piłat w złotej opasce bawi się patyczkiem, czyści paznokcie, palce ma długie i piękne, z przyjemnością patrzy na nie. Skupiony na tej czynności, zmysłowe wargi, zabójczy wąsik, nagi, mocny tors. Obrazy polskie. To książka pełna wierszy, poprzez które Kazimierz Brakoniecki interpretuje malarstwo. One odnoszą się do sztuki okresu końca XIX wieku, aż po początek XXI wieku, więc ponad 100 lat. To są obrazy, które mnie zachwyciły, dały do myślenia, natknęły mnie do pewnej refleksji egzystencjalnej, estetycznej, historiozoficznej i spowodowały, że zainteresowałem się przesłaniem tych obrazów. Przyszedłem znikąd i odejdę donikąd. Nie bójcie się mojej twarzy, bo jej już nie ma. Wiersze Kazimierza Brakonieckiego to refleksja nad dobrem i złem, przemyślenia na temat przesłania interpretowanych dzieł i próba rozmowy z ich autorami. Poeta inspirował się między innymi obrazami z kolekcji galerii BWA w Olsztynie. Książka poetycka Kazimierza Brakonieckiego w sposób ścisły dotyczy sztuki, ponieważ Kazimierz po prostu opisuje, w jakiś sposób inspiruje się też twórczością innych artystów, artystów malarzy czy grafików. Kazimierz Brakoniecki to poeta, pisarz, tłumacz poezji francuskiej, a także dyrektor Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie. W latach 1985-1995 pracował jako twórca i kurator wystaw sztuki polskiej XX wieku w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Od 1980 roku opublikował ponad 30 książek, głównie poetyckich oraz eseistyczno-autobiograficznych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv